Jan Łożański pseudonim. Orzeł, Jan Madejski urodził się w Zarszynie, 4 lutego 1912 roku, zapalony sportowiec, grał w piłkę nożną, odnosił sukcesy jako bokser, został zawodowym wojskowym. II wojny światowej zastał go w plutonie przeciwpancernym 6. Pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze. Po klęsce wrześniowej uciekł z niewoli niemieckiej i wrócił do rodzinnego Zarszyna. W grudniu 1939 roku postanowił przez Węgry udać się do polskiego wojska, tworzącego się we Francji. Jednak do służby zaangażowano go już na terenie Węgier. Wysportowany, zawodowy żołnierz został kurierem bazy Romek w Budapeszcie. Początkowo szedł do Polski przez Tatry, później 45 razy przemierzał trasę Jagakora, przez Beskid Niski, w okolicach Rymanowa Zdroju. Służbę kurierską pełnił z przerwami do 1945 roku, przerwy, od grudnia 1941 roku, do końca lata 1942 był kurierem do dyspozycji księdza Łaskiego oraz od jesieni 1943 roku, przez 6 miesięcy przebywał w sanatorium powód ciężka choroba płuc. W czasie trudnej i niebezpiecznej służby był dwukrotnie aresztowany przez gestapo, czterokrotnie przez Węgrów. W dniu 19 marca 1945 roku po zajęciu Budapesztu przez wojska radzieckie został wraz z pracownikami bazy uwięziony przez kontrwywiad sowiecki. Mimo licznych wojennych przeżyć ocalał. Gestapo natomiast zastrzeliło jego siostrę Irenę oraz osadziło w więzieniu na pół roku podeszłego już w latach ojca. W przerwach pomiędzy wyprawami do kraju studiował na budapeszteńskiej politechnice pod nazwiskiem Jan Madejski. Zapewniało mu to doskonałe alibi i możliwość swobodnego poruszania się na terenie Węgier. Koniec wojny nie oznaczał dla Jana Łożańskiego powrotu do spokojnego życia. Dotarł do dowództwa II Korpusu w Anconie i tam otrzymał polecenie powrotu na kurierski szlak. Przekraczanie granic ułatwiała mu uzyskana od władz państwowych zgoda na ukończenie studiów w Budapeszcie. Głównym zadaniem kuriera Orła po zakończeniu było wyprowadzanie z Polski osób zagrożonych aresztowaniem i rodzin oficerów PSZ na Zachodzie. Aresztowany został 17 lipca 1947 roku w Cieszynie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie. Po ciężkim śledztwie w osławionym X-pawilonie skazany został przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie, 18 marca 1948 roku, na 15 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na 10 lat. Od jesieni 1948 roku aż do amnestii w sierpniu 1956 roku przebywał w jednym z najcięższych więzień we Wronkach. Podczas pobytu w więzieniu nawiązał kontakt z Władysławą Litwin z Sanoka i w tym mieście zamieszkał po wyjściu z więzienia.